Dzień dobry. Dotarły do mnie takie dwie paczki. Jedne z ostatnich. Na razie nic tam nie zamawiałem więcej. Tam jeszcze jakieś tam z temu jedno zamówienie. Tak postanowiłem szybciutko nakręcić, bo za 15 minut mecz Niemiaszki z Hiszpanami chciałem obejrzeć. Może zaczniemy od tej mniejszej, na to na bok na razie. To będzie powerbank do telefonu, taki podpinany do, tu widać, przesyłka jest z Holandii przez pocztę holenderską. Oznaczenie, że uwaga na baterie i tak dalej, bo to niebezpieczne w przesyłkach. Postanowiłem taki zakupić przed. Tak to wygląda, wpinany do 4,5 mAh. Mam taki powerbank też kupiony. Bardzo ładnie się spisuje, ale niestety jest osobny i trzeba go osobno ładować. Ten mi się wydaje w kolorze czarnym ma być, z wejściem typu C. Tak powinno być przynajmniej. Szybciutko matnę. Wydaje mi się, że podczas użytkowania taki jest poręczniejszy jak ładowany na kablu. Ciągnę na bok, nawet instrukcję tu dali. Niczego mi to nie będzie potrzebne. Choć wspomnę tutaj, ostatnio w innym filmiku pisałem, że zamówiłem telefonik. Zamówiłem, przyszedł, ale w historii moich zamówień na AliExpress była to jedna z największych porażek. Dzisiaj ten telefon odesłałem. To jest druga przesyłka moja w życiu, jako odsyłam do Chin. Także poszedł z powrotem i czekam na pieniążki. Jak sprzedawca potwierdzi, że otrzymał przesyłkę, mam dostać zwrot pieniążków, choć specyfikacja na papierze tego telefonu była imponująca, to tak powiem. I faktycznie te podzespoły miał, takie jak deklarował producent, bo sprawdziłem takim programem AI64, coś takiego, miał 16 giga RAM-u, 1 terabajt dysk, Androida 14, aparat. Odezwałem głównie z powodu aparatów, bo sprzedawca deklarował 50 i 108 megapikseli, ale po sprawdzeniu miał RAW 3 i 5 megabita, megapiksela, przepraszam. Także totalna wtopa, grałem tam parę gier specjalnie z Google Play'a, żeby sprawdzić, działał, chodził, ale no porażka, totalna porażka, odesłałem. Ja nawet rozkręciłem unboxing, taki przydługi, bo 25 parę minut mi zszedł, na którym praktycznie nic nie ma, bo działanie było tego telefonu fatalne. Także nie wystawiałem tego filmiku, nie wiem, czy go wystawiać, czy nie. Na razie wracamy do powerbanku, tak to wygląda. Coś mi tu brakuje. Jest. Do połowy naładowany raptem. Co tu można mówić o powerbanku więcej? No, żeby go podpiąć, zobaczyć, jak szybko ładuje telefon, na ile wystarcza ładowanie. I tyle. No, jest dość ciężki, tam są pewnie wsadzone grube takie dwa paluszki, te 18, 650, coś takiego. I głównie to używają w takich tańszych powerbankach. Bo ten taki znowu tani nie był, jak na taki mały tam. Nie pamiętam ile, ale gdzieś koło 50 zł pewnie kosztował. Nie pamiętam, czy tam na aukcji nie było, że to był wyświetlacz z pojemnością. A tu są ten, ale zawsze potem sprawdzę i zobaczymy. No tyle, odłożę. Będzie przeszkadzać. Druga paczuszka to jest radio samochodowe, jeden DIN. Jak otworzę, to będę wiedział, czy to takie samo jak poprzednio, kiedyś tam kupowałem, ale to zaraz nadmienię, tylko rozpakuję. Powiem, w czym rzecz.
Słuchajcie, pudełko jest inne. To na pewno. Od tamtego, bo pamiętam, jak tam to wyglądało. Nie będę czytał tych parametrów, bo to nie o to chodzi na razie. Zaraz powiem co i jak. Gdzieś tak taśmą zaklejone. Mało to wygląda na... Powiem to jak. Dobrze, mamy wyciągnę na razie, zobaczymy co to. Instrukcja. To nie jest takie jak tu na wyglądzie, bo tam były rozmiary 7, 9, 10 cali. Ja wybrałem 7-calowe, takie jak poprzednio. O, 9-calowe już było za duże. Zasłania mi po włożeniu, zasłaniałaby mi nadmuch, zasłaniałaby mi pokrętła, klimy i tak dalej. Także kupiłem takie samo, takiej samej wielkości. Jedziemy dalej. Zobaczymy co to oni powkładali. Już widzę, że jest takie same, dobrze. Co tu jest? Kable. Tu jest chyba kamera. Kamera to już była w pakiecie, ale to nie potrzebuję, bo mam przy tamtym radiu. Powinno być tylko wystarczyć przełożyć kable, powinno być wszystko dobrze. Takie mam nadzieję. Dobra. O, takie różne kable, nie kable. No nie ma nawet do tego wyciągać. O, jest nawet GPS. Ale to wszystko jest w tamtym radiu. Wszystko jest to samo. Już widzę, że tak samo wygląda. Takie kęciaste, grube kęciaste. Jest niemalże takie samo jak tamte. O, wygląda identycznie. Tylko ma być lepszą. Patrzę, czy tu piszą, czy nie. Tu nie napisali. Poprzednie radyjko kupiłem z pamięcią 2,32. To jest 6,64. Tam to chodzi bardzo ładnie, ale jak już wystartuję. A dokładnie, a nawet jakiś filmik kiedyś kręciłem. Po chwilę mi tam mapy nie chodziły, ale po zmianie routera zaczęły chodzić tak jak należy. Długo się wczytywało aplikacje, czy tam YouTube, czy Spotify, czy tam Prime Video, tam takie inne, te wszystkie. Jak już się uruchomiły, to były w porządku. Chodziły, odtwarzało, bez problemu i tak dalej, ale bardzo za długo dla mnie się wczytywały. Jak jechałem gdzieś na krótkich dystansach, a moje miasteczko jest malutkie, to nawet nie uruchamiałem takiego Spotify, bo zanim mi się uruchomił, to ja już byłem w pracy po 10 minutach, ale jak już ruszył, to działało, także postanowiłem zmienić na takie same. Tu jest troszeczkę inaczej, nie musiałem ciąć, tylko 6,64 i z innym procesorem, z tego co tam sprawdzałem. Tamto miał jakiś procesor T3 coś tam, ten jest jakiś inny. Nic mi wprawdzie te nazwy nie mówią, ale żywię nadzieję, że będzie chodzić dużo lepiej. Jak nie będzie chodzić lepiej, szybciej, to co tu mówić, to się załamie. To będzie największa wtopa, bo radyjko kosztowało 500 zł. Będzie największa wtopa, jaka na razie jest telefon, ten co odesłałem. Nie wiem, czy chcecie, czy ten unboxing tego telefonu kręcić, czy nie. Tam niewiele jest, a wyszedł mi prawie 20 minut, albo ponad 20 minut. A nic się tam nie wynowi człowiek z tego unboxingu. Także oby to radyjko chodziło szybciej. Jest identyczna, tak samo wygląda. Tylko tu miało tamto taką blaszkę, co blokowało, musiałem ciąć piłką. Ta tu nie ma. I dobrze. No i zobaczymy. Co tu mi to zaznaczył.
Nie widzę nawet w okularach. 2024 czerwiec. Nie wiem, czy to data produkcji, czy jak. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tylko przepnę. Nie wiem, czy to na weekendzie zrobię. Raczej nie, bo sobotę, niedzielę pracuję. Poniedziałek będę wolny, ale zobaczymy. No dobrze, nie ma się co rozwodzić. Zostawiam tak to, jak jest. Dziękuję i pozdrawiam. I udaję się teraz na mecz.